Tutaj chyba nic nas już nie ominęło, nie ma tutaj żadnego przejścia do orbów. Wydaje mi się, że ogólnie lokacja tych orbów jest nawiązaniem też do Jacka 1, bo w końcu w Jacku 1 można było je normalnie zbierać, wiecie, w taki sposób, że były to jakby no rzeczy, które powinieneś jednak zbierać, jeżeli chcesz robić 100%, a w Jacku 2 niby to też jest w jakimś tam stopniu, tylko że wydaje mi się, że w Jacku 2 i 3 tych orbów było zupełnie mniej i nawet źle mi się nie wydaje, ponieważ tak oficjalnie było, nie? Ale chodzi o sam fakt, że jednak Daxter bardziej nawiązuje do takiego zbierania orbów do Jacka 1 niż do Jacka 2 i 3. To bardziej chciałem powiedzieć. Ale oczywiście za bardzo w pokrętny sposób to wytłumaczyłem. Jak to ja zresztą. Nie, nie chodzi o to, że ja wszystko tłumaczę w pokrętny sposób czy coś, ale po prostu tak, wiecie, chciałem w sposób taki fajny, a wyszło po prostu tak jak przeciętnie. Nie powiem jak zwykle, bo bardziej tak jak przeciętnie. Dla osób, które będą się pytały odnośnie Taryn, czy Taryn jakby będzie cały czas się tak samo zachowywać względem Daxtera, odpowiem nie. Taryn później złagodnieje w gierce i zobaczycie jak bardzo. Mogę nawet powiedzieć, że zbyt bardzo złagodnieje, ponieważ wytworzy się z tego jakiś pseudo fanfic, czy Bóg wie co jeszcze innego, tak szczerze, ale tja. Wiem co mówię, uwierzcie mi, wiem co mówię. Nie grałem co prawda w całą gierkę, aczkolwiek widziałem co nieco na YouTubie i wiem do czego to będzie zmierzać. Uwierzcie mi. Dobra, trzeba tam się dostać teraz. Okej. Imek 26. Nice. Tam nic nie pominąłem? Nie. Wszystko jest git. Może construction site całe zrobimy na 100%, kto wie. To by było fajne, nie powiem, że nie. Pamiętam jak na moim świątecznym livestreamie miałem z tą sekcją problemy, nie wiedzieć czemu. A, wiem dlaczego, bo za bardzo nie myślałem robiąc tę sekcję, tylko po prostu myślałem chyba o niebieskich migdałach. Dobra, platforma teraz nas zabiera do góry. O, i muzyka się tutaj wyłączyła. A czemuż to? O, tutaj mamy już orby przygotowane. Okej. A zapomniałem, że jak wciśniemy X, to Jack, znaczy Daxter nie leci do góry, tylko po prostu się tak w bok odbija. W sensie, że próbuje, wiecie, spaść. Wiecie co? Ja bym jeszcze zatrzymał się tutaj bardziej i zobaczył, czy czasem tam nie było z boku orbów, bo coś mi się wydaje, coś mi tutaj śmierdzi, że te orby gdzieś tutaj były z boku. Dobra, tutaj się trochę zagapiłem. Tutaj na pewno nie ma, na 100%. O, na przykład tutaj jest i bym go ominął, gdyby nie fakt, że się cofnąłem. Sprawdźmy teraz tutaj na dole. Może tutaj gdzieś jest schowany, ale wątpię w to. Nie, tutaj nic nie ma. Daxter tędy nie przyjdzie, bo nawet nie ma jak. Teraz zobaczmy tutaj, czy czasem nic nie ma. Pusto. Pusto jak nie powiem gdzie.
No, tutaj nie ma nic. Na bank. Ej! Kolejna klateczka w sumie. Przyda się. Tak, tutaj nic nie ma na bank. Nie! Dobra, to trochę przesadzone było, nie powiem, że nie. Okej, troszeczkę wydawało mi się, że zginę, dlatego tak się zamknąłem. Calling Daxter! Come in, Daxter! Return to the Critter Ridder shop immediately! Aha, czyli teraz musimy wrócić do Osmo, spoko. To mamy już 6% i prawie wszystko zebraliśmy tam. Pewnie gdzieś w jakichś takich lżejszych momentach, pewnie gdzieś tam zgubiłem te Precursor Orby. Fuck, miałem taką fajną możliwość zdobycia tamtego orba. Dobra, trudno się mówi. Co ten Osmo od nas chce? That's three more infestations you failed on this week. Keep it up, and this business will be mine. Go spray your essence somewhere else, King. This company's been in my family for generations. My father's father, Osmer Itchy Draws the Third, worked his fingers to the bone to make this place what it is. Yes, I'm sure he's very proud. I promise you, Osmo, I will eventually run you out of town. You'll be bugbait soon enough. What insect crawled up his butt? We're in trouble, Daxter. If we don't start completing jobs soon, I'll lose the business. The bug alert! It looks like something big. To the hangar! For this job, I'm trusting you with my pride and joy, little Betsy. All right, you got a hot daughter, huh? She's a beauty, huh? She's, something all right. You're telling me this thing still flies? Sure, been in my family for centuries. Used it to take out the infamous curly crab infestation of 67. And you'll need it to take out this swarm. But be gentle with her. I don't know what I'd do if something ever happened to old Betsy. Fire her up and go get that swarm, flyboy. No to cóż. Osmo nam odblokował teraz ten oto pojazd i tym pojazdem możemy wlecieć w ten portal. I witajcie w Breezy Willy. A raczej Breezy Walley, czyli wioska Breezy, innymi słowy. Kolejna jedna z piękniejszych moim zdaniem lokacji w tej gierce, bo naprawdę jest tutaj pełno zieleni. Collect spray from vents. The R button releases the spray. Hold it down to eliminate those bugs. No i włączyła się teraz tutaj całkiem spoko muzyczka, którą warto sobie przesłuchać, tak więc ja pozostawiam wam tutaj ciszę. Wy sobie posłuchajcie soundtrack, a ja sobie tutaj pozbieram orby i popatrzę na tą piękną moim zdaniem grafikę, bo serio jest ona świetna. No, serio, do soundtracku nie mogę się przyczepić, jest naprawdę bardzo w porządku, jest bardzo fajny, jest przede wszystkim słuchalny fajnie. Nie mogę tego powiedzieć, że nie. No jedyne co to mówię, jest po prostu zbyt spokojny, ale to, że jest zbyt spokojny wcale nie oznacza, że jest jakiś gorszy czy coś.
Ja wiem, że już przesrałem tę misję, więc wolę tak czy siak już skupić się na zbieraniu tych orbów, żeby już mieć to za sobą.